Czy chcesz stworzyć większą wartość w swoim życiu? Być może odpowiedzi, których szukasz, kryją się w naukach starożytnej filozofii. W dzisiejszym filmie przedstawimy Ci praktyczne techniki myśli stoickiej i omówimy, jak możesz być bardziej wartościowy zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Każdy z nas na pewnym etapie życia pragnie stać się istotą bardziej znaczącą i efektywną. Jak zatem możemy zamienić trudności, jakie napotykamy w tym procesie, w zalety? Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na to pytanie. W 9 krokach zagłębimy się w strategie, które odmienią Twoje życie. Jeśli chcesz więcej takich treści, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Teraz nadszedł czas na poznanie strategii stoickich. Strategia 1. Poznanie siebie. Samowiedzą zajmuje w stoicyzmie bardzo ważne miejsce. Prawdę mówiąc, sposobem na prawdziwe poznanie siebie jest głębokie zanurzenie się w naszym wewnętrznym świecie. Jak zatem rozpocząć ten proces? Po pierwsze, możemy zacząć od prowadzenia dziennika. Codziennie zapisuj uczucia, myśli i wyzwania, których doświadczasz. Ta praktyka pozwala obserwować porządek i chaos w umyśle. Z biegiem czasu odkryjesz, które myśli się powtarzają, a które reakcje emocjonalne naprawdę odzwierciedlają ciebie. Innym sposobem na poznanie siebie jest medytacja. Medytacja uspokaja umysł, umożliwiając wyjście poza bezpośrednie myśli. W tych spokojnych chwilach możesz pobyć sam ze sobą i wyraźniej usłyszeć swój wewnętrzny głos. Myśli, które pojawiają się podczas medytacji, to nasza wewnętrzna rzeczywistość, którą często ignorujemy w zgiełku codziennego życia. Wreszcie, stawianie się w trudnych sytuacjach również pomoże Ci w postępie w kierunku samowiedzy. Nowe i pełne wyzwań doświadczenia odkryją aspekty Twojej postaci, których wcześniej nie badałeś. Twoje reakcje podczas takich doświadczeń mogą Cię wiele nauczyć o Twoim prawdziwym ja. Proces poznawania siebie może czasami być trudny i niewygodny, ale ta podróż oferuje Ci wewnętrzne wskazówki, których potrzebujesz, aby być bardziej świadomym i przygotowanym na wszelkie wyzwania, które napotkasz w swoim życiu. Skoncentruj się więc na głębokim zrozumieniu siebie, co będzie pierwszym krokiem do uczynienia siebie bardziej wartościowym. Strategia 2. Niezależność emocjonalna. Niezależność emocjonalna oznacza zdolność do utrzymania własnego spokoju wewnętrznego bez wpływu czynników zewnętrznych. Strategia ta jest jedną z podstawowych zasad stoicyzmu. Niezależność emocjonalna wymaga braku wpływu tego, co dzieje się wokół nas, oraz umiejętności kontrolowania naszych emocji i reakcji. Jak więc możemy to osiągnąć? Przede wszystkim musimy zmienić nasze podejście do pewnych spraw. Stoik wie, że wydarzenia w świecie zewnętrznym nie są pod jego kontrolą. Dlatego to, jak zareagujemy na te wydarzenia, zależy wyłącznie od nas. Kiedy spotkasz się z jakąkolwiek negatywną sytuacją, zatrzymaj się, weź oddech i zastanów się, jak zareagujesz na to wydarzenie. Ta świadoma pauza pozwala Ci przejąć kontrolę nad swoimi reakcjami emocjonalnymi. Kolejnym ważnym krokiem jest zarządzanie naszymi oczekiwaniami. Wiele rozczarowań w naszym życiu wynika ze zbyt wysokich oczekiwań. Stoicy zachowują realistyczne oczekiwania, minimalizując w ten sposób rozczarowania. Bądź świadomy swoich oczekiwań i staraj się ustawić je na realistycznym poziomie. Wzmocnij to Twoją niezależność emocjonalną i sprawi, że będziesz mniej podatny na czynniki zewnętrzne. Wreszcie popraw swój wewnętrzny dialog. Mówienie do siebie w pozytywny i konstruktywny sposób wzmacnia Twoją niezależność emocjonalną. Zamiast negatywnych myśli, mów do siebie słowa zachęcające i wspierające. Pomoże Ci to zachować równowagę emocjonalną w trudnych chwilach. Niezależność emocjonalna to proces wymagający ciągłej praktyki i cierpliwości. Jeśli jednak pomyślnie zakończysz ten proces, możesz przyjąć solidniejszą i odporniejszą postawę wobec wszelkiego rodzaju trudności i przeszkód w swoim życiu. Pamiętaj, że w Twojej mocy jest stworzenie własnego wewnętrznego spokoju i szczęścia, niezależnie od czynników zewnętrznych. Strategia 3. Stawianie czoła wyzwaniom. Konfrontowanie się z trudnościami jest jedną z najbardziej podstawowych nauk stoicyzmu. Filozofowie stoicy uważają trudności i ból, jakie niesie ze sobą życie, za nieuniknione i nie tylko akceptują te trudności, ale także traktują je jako szansę na wzrost i rozwój. Jak więc możemy nauczyć się stawiać czoła wyzwaniom? Pierwszym krokiem jest akceptacja wyzwań. Powinniśmy zaakceptować trudności, jakie możemy napotkać w każdym momencie życia, jako nauczyciele, zamiast postrzegać je jako wrogów. Wyzwania uczą nas odporności i cierpliwości.
Dlatego powinniśmy postrzegać każdą napotkaną przeszkodę jako okazję do nauki. Taka perspektywa zwiększa naszą zdolność radzenia sobie z wyzwaniami i czyni nas bardziej odpornymi. Drugi krok polega na przygotowaniu mentalnym i emocjonalnym niezbędnym do sprostania wyzwaniom. Medytacja i wewnętrzna świadomość są ważnymi narzędziami w tym procesie. Przygotowanie psychiczne pozwala nam zachować spokój i determinację w obliczu wyzwań. Medytując codziennie przez kilka minut, możemy uspokoić umysł i skuteczniej radzić sobie z wyzwaniami. Trzeci krok to zacząć od małych kroków. Stawianie czoła dużym wyzwaniom może być zniechęcające, dlatego ważne jest, aby podzielić ten proces na małe kroki. Dzieląc wyzwania na mniejsze, łatwiejsze do wykonania części, możesz pracować nad każdym z nich. Dzięki takiemu podejściu pokonywanie wyzwań staje się łatwiejsze i mniej stresujące. Wreszcie, ważne jest, aby uzyskać wsparcie od osób wokół ciebie, gdy radzisz sobie z trudnościami. Twoja rodzina, przyjaciele lub mentor mogą zapewnić ci cenne wskazówki i wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami. Dzięki takiemu wsparciu nie poczujesz się samotny i będziesz mógł z większą siłą stawić czoła wyzwaniom. Stawianie czoła trudnościom jest faktem, a zaakceptowanie tego procesu jest ważne, aby doskonalić się i stać się bardziej odporną jednostką. Kiedy uczymy się stawiać czoła wyzwaniom, każda przeszkoda, jaką napotykamy w życiu, czyni nas silniejszymi i mądrzejszymi osobami. Strategia 4. Proste życie. Proste życie to strategia zgodna z istotą stoicyzmu. Stoicy twierdzą, że rzeczy materialne są tymczasowe i że prawdziwe szczęście pochodzi z wewnętrznego spokoju. Jak zatem możemy żyć prościej? Po pierwsze, musimy nauczyć się być wdzięczni za to, co mamy. Zamiast ciągle chcieć więcej, docenianie tego, co mamy, czyni nas spokojniejszymi. Pomaga nam to ograniczyć niepotrzebne wydatki i nawyki konsumpcyjne. Po drugie, musimy uprościć nasze codzienne życie. Skomplikowane procedury i przeciążone kalendarze wyczerpują psychicznie i emocjonalnie. Upraszczając nasz harmonogram dnia, możemy skupić się na tym, co naprawdę ważne. Wreszcie musimy uprościć nasze relacje. Spędzanie czasu z ludźmi, których naprawdę cenimy i którzy dodają nam wartość, sprawia, że nasze życie nabiera większego znaczenia. Oznacza to trzymanie się z daleka od toksycznych relacji i kierowanie naszej energii w stronę pozytywnych ludzi. Proste życie pozwala nam pozbyć się niepotrzebnych ciężarów i zwiększa nasz spokój ducha. Zadowolenie się z mniej tak naprawdę oznacza posiadanie więcej. Dzięki tej strategii możemy uczynić nasze życie bardziej znaczącym i satysfakcjonującym. Strategia 5. Samokontrola i dyscyplina. Samokontrola i dyscyplina to podstawowe cnoty leżące u podstaw stoicyzmu. Stoicy twierdzą, że uzyskanie kontroli nad impulsami emocjonalnymi i fizycznymi jest kluczem do bardziej cnotliwego i spokojnego życia. Jak zatem możemy rozwinąć tę samokontrolę i dyscyplinę? Po pierwsze, możemy zacząć od wyrobienia sobie małych nawyków. Tworzenie rutyn, takich jak budzenie się codziennie o określonej godzinie, regularne ćwiczenia lub medytacja, wzmacnia naszą dyscyplinę. Małe, ale konsekwentne kroki prowadzą z czasem do dużych zmian. Po drugie, musimy rzucić sobie wyzwanie, aby przetestować naszą wolę. Na przykład możemy wyznaczyć małe cele, takie jak jedzenie bez cukru przez tydzień lub trzymanie się z daleka od mediów społecznościowych. Takie wyzwania sprawdzają i wzmacniają naszą wolę. Po trzecie, powinniśmy skupić się na kontrolowaniu naszych reakcji emocjonalnych. Zamiast pozwalać emocjom, takim jak złość, zazdrość czy smutek, przejąć kontrolę, musimy nauczyć się rozpoznawać te emocje i zarządzać nimi. Proste techniki, takie jak branie głębokich oddechów lub krótki spacer, mogą pomóc nam przejąć kontrolę nad naszymi reakcjami emocjonalnymi. Wreszcie, aby prowadzić zdyscyplinowane życie, musimy wyznaczyć sobie jasne cele. Nasze cele motywują nas i pozwalają nam z determinacją podążać naprzód na naszej drodze. Ważne jest jednak, aby cele te były realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Samokontrola i dyscyplina pozwalają nam stawić czoła wyzwaniom, jakie stoją przed nami w życiu i czynią nas silniejszymi. Kiedy rozwijamy te cnoty, zachowujemy wewnętrzny spokój i odnosimy większe sukcesy w świecie zewnętrznym. Pamiętaj, że prawdziwa wolność wynika z bycia panami nad sobą. Strategia 6. Realizm w związkach. Realizm w relacjach jest kluczem do ustanowienia zdrowych i zrównoważonych relacji. Stoicy argumentują, że posiadanie realistycznych oczekiwań w związkach zapobiegnie rozczarowaniom i niepotrzebnym konfliktom.
Jak zatem zapewnić realizm w relacjach? Przede wszystkim musimy zaakceptować fakt, że druga osoba nie jest doskonała. Każdy człowiek ma błędy i niedociągnięcia. Zamiast szukać idealnego partnera czy przyjaciela, powinniśmy nauczyć się akceptować drugą osobę taką, jaka jest. Dzięki temu możemy rozwijać większą tolerancję i zrozumienie w relacjach. Po drugie, musimy jasno określić nasze własne granice i potrzeby. Zdrowy związek to taki, w którym respektowane są potrzeby i granice obu stron. Nie powinniśmy wahać się przed wyrażaniem własnych życzeń i ograniczeń. Zapewnia to jasność i szczerość w relacjach. Po trzecie, musimy budować wzajemne zaufanie i szacunek w relacjach. Zaufanie i szacunek są podstawą trwałego związku. Budowanie tych wartości wymaga czasu i wysiłku. Jednak cierpliwość w tym procesie i zaufanie do drugiej osoby na dłuższą metę wzmacniają nasze relacje. Wreszcie musimy nauczyć się być niezależni w związkach. Niezależność uniemożliwia nam wyznaczanie zdrowych granic w związkach i wiązanie naszego szczęścia z kimś innym. Znalezienie czasu dla siebie i skupienie się na swoich hobby i rozwoju osobistym pozwala nam zachować większą równowagę i szczęście w naszych związkach. Realizm w związkach zapobiega rozczarowaniom i niepotrzebnym konfliktom. Mając realistyczne oczekiwania, możemy budować zdrowsze, szczęśliwsze i trwalsze relacje. Strategie te można zastosować nie tylko w związkach romantycznych, ale także w przyjaźni i relacjach rodzinnych. Pamiętaj, że realistyczne i trwałe relacje poprawiają jakość naszego życia. Strategia 7. Ciągłe uczenie się i rozwój. Ciągłe uczenie się i rozwój to filozofia, którą stoicy wyznają przez całe życie. Otwartość na naukę i doskonalenie w każdym momencie życia czyni nas mądrzejszymi i bardziej wartościowymi. Jak więc możemy zintegrować tę strategię z naszym życiem? Przede wszystkim musimy podtrzymywać naszą ciekawość. Otwartość na nowe informacje i doświadczenia odżywia nasz umysł i duszę. Codziennie czytając lub badając coś, co cię interesuje, poszerzasz swoją wiedzę. Książki, artykuły, filmy dokumentalne, a nawet rozmowy mogą być częścią procesu uczenia się. Po drugie, musimy doskonalić nasze umiejętności krytycznego myślenia. Kwestionowanie informacji, odróżnianie dobra od zła i dokonywanie dogłębnej analizy pozwala nam podejmować mądre decyzje. Żądaj sobie następujące pytania: czy te informacje są dokładne? Z jakich źródeł pochodzi? Jakie mogą być inne perspektywy? Takie dociekania zapewniają głębszą i bardziej znaczącą naukę. Po trzecie, nie powinniśmy bać się popełniania błędów. Błędy są naturalną częścią procesu uczenia się. Stoik rozwija się i doskonali, ucząc się na swoich błędach. Przyznaj się do błędów, przeanalizuj je i pomyśl, jak możesz być lepszy w przyszłości. Dzięki takiemu podejściu będziesz bardziej odporny i kompetentny. Na koniec podziel się z innymi tym, czego się nauczyłeś. Dzielenie się wiedzą pozwala zarówno tobie, jak i drugiej osobie uczyć się i rozwijać. Nauczanie tego, czego się nauczyłeś, sprawia, że wiedza jest bardziej trwała i daje nowe perspektywy. Jest to także sposób na wniesienie wkładu w społeczeństwo i wzmocnienie relacji społecznych. Ciągłe uczenie się i rozwój sprawia, że stajemy się bardziej odnoszącymi sukcesy i usatysfakcjonowanymi osobami w każdym aspekcie naszego życia. Podstawą tej strategii jest otwartość na informacje, krytyczne myślenie, uczenie się na błędach i dzielenie się wiedzą. Pamiętaj, że nauka i rozwój to niekończąca się podróż, a ta podróż dodaje znaczenia i wartości twojemu życiu. Strategia 8. Pogodzenie się ze śmiercią. Pogodzenie się ze śmiercią jest ważną częścią myśli stoickiej. Akceptacja faktu, że życie jest tymczasowe, uczy nas doceniać każdą chwilę. Jak zatem możemy przyjąć tę perspektywę? Przede wszystkim musimy zaakceptować fakt, że śmierć jest procesem naturalnym. Każda żywa istota ma swój koniec i jest to fakt naturalny. Zaakceptowanie tej prawdy czyni życie bardziej znaczącym i wartościowym. Po drugie, musimy żyć pełnią każdej chwili. Życie chwilą i spędzanie czasu z bliskimi pomaga nam zrozumieć przemijalność życia. Każdego dnia pomyśl i doceń rzeczy, za które jesteś wdzięczny w swoim życiu. Strategia 9. Wkład w społeczeństwo. Wkład w społeczeństwo jest ważną częścią myśli stoickiej. Stoicy wierzą, że jednostka powinna żyć nie tylko dla siebie, ale także dla swojego społeczeństwa. Jak zatem możemy wnieść swój wkład w społeczeństwo?
Po pierwsze, możemy wykorzystać nasze umiejętności i wiedzę dla dobra innych. Każdy z nas ma wyjątkowe talenty i wiedzę, które mogą wnieść wkład w społeczeństwo. Umiejętności te możemy wykorzystać biorąc udział w wolontariacie, mentoringu czy projektach społecznych. Dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem, możemy sprawić, że życie innych stanie się lepsze. Po drugie, możemy wspierać ludzi wokół nas. Rodzina, przyjaciele i sąsiedzi są ważną częścią naszego życia. Udzielanie im wsparcia moralnego, wspieranie ich w trudnych chwilach i wyciąganie pomocnej dłoni, gdy jej potrzebują, to jeden z najbardziej bezpośrednich sposobów wnoszenia wkładu w społeczeństwo. Małe gesty i szczere wsparcie mogą mieć duży wpływ na życie ludzi. Po trzecie, musimy być wrażliwi na przyrodę i środowisko. Ochrona naszego środowiska oznacza pozostawienie przyszłym pokoleniom bardziej znośnego świata. Recykling, oszczędzanie energii i korzystanie z produktów przyjaznych dla środowiska to tylko niektóre ze sposobów, w jakie możemy spełnić naszą odpowiedzialność wobec przyrody. Wreszcie możemy brać udział w projektach z zakresu odpowiedzialności społecznej. Możemy wnieść ogromny wkład w społeczeństwo, biorąc aktywną rolę w projektach takich jak pomoc potrzebującym, zapewnienie możliwości edukacyjnych czy zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej. Takie projekty przynoszą pozytywne efekty zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Wkład w społeczeństwo nie tylko poprawia jakość życia innych, ale także dodaje znaczenia i wartości naszemu własnemu życiu. Strategia ta pozwala nam prowadzić bardziej połączone, satysfakcjonujące i spokojne życie. Pamiętaj, że wnoszenie wkładu w społeczeństwo jest obowiązkiem każdego, a wypełnianie tego obowiązku jest kluczem do budowania lepszego świata. Wreszcie możemy medytować, aby pokonać strach przed śmiercią. Medytacja uspokaja umysł i sprawia, że myśl o śmierci staje się bardziej akceptowalna. Ta praktyka zwiększa wewnętrzny spokój i ciszę. Pogodzenie się ze śmiercią poprawia jakość naszego życia i pozwala nam doceniać każdą chwilę. Ta strategia pomaga nam żyć pełniej i bardziej sensownie. Podsumowując, zbadaliśmy 9 stoickich strategii prowadzenia bardziej wartościowego życia. Omawialiśmy takie tematy, jak samoświadomość, niezależność emocjonalna, stawianie czoła trudnościom, proste życie, samokontrola i dyscyplina, realizm w relacjach, ciągłe uczenie się i rozwój, pogodzenie się ze śmiercią i wnoszenie wkładu w społeczeństwo. Strategie te pomogą Wam zarówno znaleźć wewnętrzny spokój, jak i stać się bardziej znaczącą i skuteczną obecnością w świecie zewnętrznym. Każda strategia oferuje praktyczne sposoby zastosowania jej w codziennym życiu. Poznając siebie, zyskując niezależność emocjonalną i ucząc się stawiać czoła wyzwaniom, możesz zwiększyć swoją wewnętrzną siłę i odporność. Prowadzenie prostego życia pozwala uciec od chaosu materialnego świata i pomaga odkryć źródło prawdziwego szczęścia. O ile samokontrola i dyscyplina ułatwiają Ci osiąganie celów życiowych, o tyle realizm w relacjach pozwala na budowanie zdrowych i zrównoważonych relacji. Ciągła nauka i rozwój poszerza Twoją wiedzę i wzbogaca Twoje życie. Pogodzenie się ze śmiercią pozwala docenić każdą chwilę i pozwala pełniej żyć. Wkład w społeczeństwo nie tylko poprawia jakość życia innych, ale także nadaje sens Twojemu własnemu życiu. Jeśli chcesz więcej takich treści, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Twoje uwagi są dla nas bardzo cenne, więc wnieś swój wkład w naszą społeczność, dzieląc się swoimi poglądami i opiniami poniżej. Jakie strategie wdrożyliście już wcześniej? Które z nich okazały się dla Ciebie najskuteczniejsze? A może są jakieś inne stoickie strategie, które uznałeś za skuteczne, a o których nie wspomnieliśmy w tym filmie? Informacje zwrotne od Ciebie przyczynią się zarówno do naszego rozwoju, jak i wzmocnienia naszej społeczności. Nie zapomnij także wspomnieć w komentarzach, o jakich tematach chciałbyś widzieć treści w przyszłości. Wspierajmy się nawzajem w tej podróży, aby wspólnie żyć mądrzej, silniej i spokojniej. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym filmie.